Zebraliśmy się tutaj, żeby wspólnie wyrazić swój przeciw przeciwko wobec decyzji radnych, którzy postanowili, że artyści uliczni, którzy będą chcieli występować na ulicy, muszą ubiegać się o specjalną licencję, a po uzyskaniu tej licencji będą musieli wnosić opłaty od zajmowanego miejsca i wykonywanej twórczości. Uwaga, uwaga, jeśli chcecie żyć w wolnym państwie, jeśli nie chcecie żyć w państwie, gdzie urzędnicy decydują o wszystkim, między innymi o tym, kogo będziecie oglądali na ulicach, przyjdźcie tutaj i podpiszcie się, złożymy protest do prezydenta miasta, do rady miasta, do wszystkich urzędników, którzy o tym decydują, żeby artyści mogli bez problemu na naszych ulicach występować, żebyśmy mogli ich oceniać, ich widzieć, ponieważ Kraków jest miastem wolnym, jest miastem wesołym. Nie dopuśćmy do tego, żeby był takim miastem, jakim był 30 lat temu. Smutne, szare miasto, bez, kompletnie bez życia. Nie wolno grać, nie wolno śpiewać, nie wolno tańczyć, nie wolno śpiewać, nie wolno się malować, nie wolno. Żyjemy w kraju, o którym mówi się nam w każdym programie telewizyjnym, w każdym wystąpieniu rządzących, że jest to kraj wolny, że jest to kraj, w którym wszystko wolno obywatelom. Oczywiście nikt nie proponuje, żeby każdemu było wolno wszystko, ale proszę Państwa, w naszym kraju, w Polsce, nie wolno między innymi na własnej działce ściąć drzewa iglastego bez zgody urzędnika. Wiecie Państwo o tym? Nie wolno na własnej posesji wybudować garażu bez zgody urzędnika, bez poproszenia łaskawie o zgodę jednego z drugim pana, który siedzi w urzędzie, żebyśmy mogli sobie powiększyć garaż. Tego nam nie wolno. Nie wolno nam zapisać swojemu dziecku albo znajomemu naszego dziecka, nie wolno nam zapisać naszej rzeczy po naszej śmierci, żeby on nie musiał od tego zapłacić kilkunastu procent podatku. We własnym lokalu, który założyliśmy, zbudowaliśmy 15 lat temu, od kilku lat prowadzimy, do którego przychodzą goście, cieszy się popularnością. Nie wolno nam w tym lokalu zapalić papierosa, ponieważ zabrania nam tego państwo. Chcielibyśmy się troszczyć o nasze zdrowie sami. O nasze zdrowie nawet troszczy się państwo. Nie wolno nam napić się piwa nad Wisłą, we własnym towarzystwie. Zabrania nam tego państwo. Nie wolno nam kupić leków bez recepty. Nawet tych, które są dostępne tuż za granicą naszego kraju. Na południu, na północy. Na północy pewnie nie, bo na północy jest Bałtyk. Nie można, proszę państwa, w naszym kraju obowiązują przepisy, według których z własnego miejsca zamieszkania nie wolno wyjechać na dłużej niż 3 dni bez poinformowania władz. Cały czas to komunistyczne prawo u nas w Polsce, w wolnej Polsce istnieje. Pytanie, czy rzeczywiście w wolnej Polsce? Nawet taka rzecz, która wydaje się ostoją wolności, jak twórczość artystyczna. Popatrzcie państwo na tego pana, na tą panią, na tych państwa. Im nie wolno bez zgody miasta. De facto bez zgody państwa. Nie wolno bez zgody urzędnika wyjść na ulicę i zaśpiewać. Wyobrażacie sobie państwo, że idziemy radosną grupą przez rynek i śpiewamy. Komuś się spodobało, rzucił nam 5 zł. Łamiemy prawo, proszę państwa. Tak być nie może. Zachęcamy do protestu, zachęcamy do podpisania naszej petycji do prezydenta miasta Krakowa.